Jest to pierwsze spotkanie, pierwszy piknik organizacji pozarządowych w Łomży. Spotkanie ma na celu poznanie się organizacji nawzajem, a mamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju współpracy nie tylko pomiędzy organizacjami w Łomży, ale też i całego naszego województwa. Będzie dzisiaj również spotkanie pierwsze Federacji Podlaskich, czyli Federacji Miasta Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji Razem dla Suwałk i Federacji dla Łomży. Ludzie od zawsze chcą brać sprawy w swoje ręce i biorą, ale czasami tracą impet, bo coś nie wyjdzie, bo się nie uda, bo zostają sami. Dlatego też bardzo często taka formuła jak Związek Stowarzyszeń pomaga tym, którzy nie mają za dużo czasu, tym, którzy nie mają za dużo ludzi, tym, którzy nie mają wiedzy w określonych dziedzinach. I dlatego też reprezentując federację zauważam, że to jest formuła zarówno dla mocnych organizacji dojrzałych, bo takie u nas są, jak też i dla małych związków sportowych, malusieńkich związków nawet religijnych czy studenckich, ponieważ w imieniu wszystkich członków 62 organizacji my często załatwiamy sprawy systemowe. W skład federacji wchodzi 21 organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Są to organizacje prężnie działające w mieście, zajmujące się różnymi dziedzinami życia społecznego, sportem, kulturą, pomocą społeczną. Naprawdę przeróżne działania prowadzą. To właśnie na takich spotkaniach organizacje pozarządowe mogą się poznać, mogą wymienić się doświadczeniami, zwłaszcza, że na co dzień nie mamy okazji ze sobą przebywać. Są to organizacje z województwa podlaskiego, ale ich doświadczenia, ich informacje są niezwykle cenne, że takie spotkania służą korzystnie, tak? Możemy się wymienić informacjami, możemy podsunąć sobie jakieś pomysły, możemy wspólnie nawet zacząć działać na terenie województwa podlaskiego dla samych organizacji i oczywiście dla naszych odbiorców, czyli zwykłych osób. Organizacje współpracowały ze sobą, współpracowały z samorządem, natomiast chodzi nam o to, żeby tę współpracę rozwijać, żebyśmy się nawzajem lepiej poznali, wtedy będzie nam łatwiej, jeśli będziemy wiedzieli o swoich działaniach i też zależy nam na tym, żeby ta współpraca wyszła poza nasze miasto, poza granice naszego miasta, żebyśmy nawiązywali współpracę z organizacjami, zarówno tymi bliskimi, pobliskimi, które działają niedaleko Łomży, jak też i z Suwałk i z Białegostoku. Słuchamy siebie z zainteresowaniem i tak jak według naszego hasła federacyjnego, nikt z nas nie może tyle sam, ile możemy wszyscy razem, więc wydaje mi się, że te nasze potencjały, doświadczenia z różnych części województwa możemy połączyć, możemy się wymieniać zasobami, prawda, i uczyć siebie nawzajem, patrzeć na swoje doświadczenia. Wspaniały pomysł i mam nadzieję, że będzie kontynuowany nawet w większej skali. Współpraca zarówno między ludźmi, jak i między organizacjami pozarządowymi jest bardzo istotna. W tym roku właśnie dzięki tego rodzaju współpracy, zaangażowaniu zaprzyjaźnionych fundacji, stowarzyszeń, instytucji działających tutaj w mieście udało nam się zrealizować kolejną edycję Europejskiego Festiwalu Filmowego Łomża 2014. Organizacje pozarządowe często posiłkują się na pracę wolontariuszy, więc wolontariat jest niezwykle ważny w obszarze ekonomii społecznej. Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat jako lider zaczął pracę nad nowym projektem Podlaska Sieć Wolontariatu. Są to działania zmierzające do upowszechnienia idei wolontariatu, a także do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych, aby móc ten wolontariat w organizacjach wykorzystać. Na pewno będzie nam razem też łatwiej pisać projekty, gdy będziemy się znać.
będziemy mogli wymieniać się wiedzą, doświadczeniem, pomagać sobie, wymieniać się zasobami, aplikować, tak jak pan powiedział, wspólnie ośrodki. I to na pewno przyczyni się do rozwoju organizacji. Będziemy mogli tworzyć bardziej kreatywne, pożyteczniejsze działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jako organizacje pozarządowe staramy się pokazać, że nie jesteśmy takimi idealistami, którzy gdzieś tam błądzą z głową w chmurach, tylko organizacje pozarządowe muszą zdobyć środki, muszą te środki rozliczyć. Każdy grosz musi być rozliczony, musi być prowadzona księgowość, promocja, wiele innych rzeczy, więc chcemy pokazać się też, że jesteśmy profesjonalistami i to, co robimy, robimy dobrze. Generalnie jako organizacje pozarządowe zrobiliśmy ogromny krok do przodu, ucząc się wielu zagadnień, ucząc się zarządzania, ucząc się księgowania, przejrzystości, publikowania sprawozdań, uczenia się komunikacji z samorządem, więc tutaj widzę ogromny postęp i myślę, że już od tego odwrotu nie ma. Natomiast to, że się znajdą zawsze organizacje, które mogą narobić szkody, które nie działają uczciwie, to też to jest wliczone jak gdyby w ryzyko i to się zdarza w każdym środowisku. Wydaje mi się, że nie można tak myśleć, że wszyscy mają postawę roszczeniową. Ja uczę takiej i sama stosuję taki sposób myślenia, że to nie samorząd pomaga organizacjom pozarządowym. To organizacje pozarządowe pomagają wypełniać zadania samorządu. Jeżeli to jest prawidłowo zrozumiane, to wtedy jest linia do rozmowy, nie do walki, nie do negocjacji, tylko do wspólnego zasiadania i myślenia takiego partycypacyjnego. Nie tylko, żeby coś dawać do konsultacji, co wymyślił urzędnik czy ekspert, prawda, ale żeby zaprosić w tym pierwszym momencie do rozmów organizacje, chętnych ludzi, którzy mają świetną czasami wiedzę ekspercką, czas, są aktywni do tego, żeby nawet projekt wypracować, żeby tą diagnozę stworzyć. Więc uważam, że to jest szansa dla nas wszystkich. Liczymy na to, że przyszły rok to będzie jeszcze bliższa współpraca, zaangażowanie jeszcze większej ilości osób i jeszcze więcej będzie działo się w tym mieście. Tylko wspólnym działaniem możemy tutaj zmienić na plus nasze społeczeństwo, zaktywizować je, skłonić do działania.